Także jak macie ochotę na pizzę lub jakieś inne dania, to tutaj ta restauracja to jest jedna z popularniejszych. Patrzcie, jak pan szybko robi, jak się spieszy. Widzicie? Nie znalazłyście nic? Ja myślałem, że wy tutaj jesteście, już sobie warkoczyki robisz. Na krzesełkach, nas przy stoliku i sobie drinki piją. Witam was ponownie z dzielnicy Pratamnak. Jestem właśnie przy takiej fajnej kafejce, którą chciałem wam pokazać. Już tutaj za chwileczkę obracam kamerę i ją wam pokazuję. A jesteśmy tutaj, bo szukamy masażu, który robi warkoczyki. Bo Emma dzisiaj była u fryzjera. Chcę sobie zrobić jeszcze dodatkowo dwa warkoczyki i tutaj przy okazji, że ona właśnie chce tutaj pochodzić po tej całej okolicy, poszukać tego miejsca, w którym może sobie zrobić te warkoczyki, to ja pokażę wam tutaj dzielnicę. Dzielnicę Pratamnak, ale to już nie jest ta część, w której my mieszkamy, bo Pratamnak jest dość duży. Jest już fajnie ciemno, są fajne światła pozaświecane, wszystko fajnie widać, także jeśli ktoś tylko jest ciekawy, jak wygląda ta dzielnica, to teraz proszę zostawić łapkę w górę. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, zasubskrybować po to, aby mieć dostęp do większej ilości treści. I tutaj jeszcze tylko pokażę wam najpierw tą restauracyjkę i schodzę na dół już wam to wszystko pokazywać. A więc tak jak widzicie, jest tutaj taka fajna restauracyjka. Tutaj bardziej tak, żeby sobie przyjść na kawę. I tutaj widzimy, że sprzedają kawy. Jest espresso martini, white Russian, Irish coffee i jakieś B52. Nie wiem co to jest, ale miejsce wygląda naprawdę bardzo ładnie. Dach jest taki, kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, z takich listków uschniętych, z palmy czy z czegoś, nie wiem dokładnie z czego. Piękne lampy, ładnie oświetlone, ładne stoliki, ładne krzesełka. Ogólnie tutaj jeszcze jakieś palmy sobie rosną, także wszystko wygląda naprawdę czadowo. Bardzo miło, tak przytulnie można powiedzieć, cicho muzyczka gra. Piękne oświetlenie, fajne miejsce, tak się to nazywa. King of Coffee. Także tak to mniej więcej tutaj wygląda. Przejdę się jeszcze kawałeczek. Tutaj są ostatnie trzy stoliki. Takie o. Naprawdę bardzo jest tutaj przyjemnie. Więc jeśli ktoś ma ochotę na kawkę, to tutaj na Pratamnak znajdziecie naprawdę fajną restaurację. Ja teraz udaję się właśnie w stronę morza, bo tam na dole jest plaża. Tutaj jedna z takich popularniejszych, także ja już idę w tamtą stronę, a tutaj jeszcze się obrócę, tu jeszcze jakieś owoce można sobie chyba kupić, jakieś coś pozamawiać. A tutaj mamy pierwsze shopy, oni tak to nazywają, czyli na wszystko mówią shop, czy to jest salon masażu, czy to jest coś innego, jakieś nie wiem, biuro, office, co by to nie było, hello, to wszystko to jest shop dla nich. Nie rozróżniają biura od salonu masażu czy od fryzjera. To wszędzie dla nich to jest shop. Także śmiesznie to tak się nazywa u nich. No ale tak mam. Tutaj jakiś bar za barem. Bar za barem. Oj, tutaj pani ma pusto. Chyba zadowolona nie jest. No ale czasami tak bywa. I tutaj kolejne bary. Kolejne. Tak jak widzicie, uliczka jest bardzo kolorowa, dość głośna, dużo się tutaj dzieje, ale tak fajnie się tutaj wybrać sobie, pozwiedzać trochę, jak się tu jeszcze nie było. Może akurat ktoś sobie by coś znalazł tutaj dla siebie. Tutaj mamy jeszcze salon tatuażu, tutaj obok nie wiem co to, ale dzieje się tu dużo. Tu mamy kolejne restauracje, bary, a ja szukam teraz Doroty, gdzieś mi zniknęli. Ale głośne skutery jeżdżą. A tutaj przede mną teraz jest najlepsza pizzeria, przynajmniej w tej dzielnicy. Jest tutaj zawsze, codziennie, przez cały dzień i wieczór pełno ludzi. Pełno, naprawdę. Zobaczcie sami. O, tutaj jak pan szybko robi pizzę. O Jezu, jak się spieszy. Patrzcie, jak pan szybko robi, jak się spieszy. Widzicie? O jacie. Chyba mają dużo zamówień, bo widzę, że ich tutaj naprawdę pili. Tam szybko, do pieca. Ciach. O Jezu, jakie ruchy. Chyba nie chcieliby za bardzo, żebym ich kręcił, kiedy mają taki zapierdziel. No ale... jak on to robi. Masakra. Dobra, idę stąd, bo nie fajnie tak kręcić. No ludzi full, jak zawsze.
Także jak macie ochotę na pizzę lub jakieś inne dania, to tutaj ta restauracja to jest jedna z popularniejszych. Sami tutaj jedliśmy już parę razy. Mogę polecić jak najbardziej. A obok kolejna. I tak naprawdę daleko. A po drugiej stronie co? No to samo. Dużo się dzieje. Money Club Exchange, kantor, sklep Tops. Kurde, nie wiem, czy już gdzieś w ogóle nie pominąłem. Doroty jemy. Nie widziałem ich za bardzo, co tutaj na street foodzie mają. Grzybki, boczki i inne rzeczy, papryczki na grilla. Ale nawet taki skuter z budką też jest ładnie oświetlony. Także dbają tutaj o swoje biznesy i marketing. Kolejny bar. O, tutaj jakiś punkt masażu. Ale Doroty i Emmy tutaj nie widzę. O, tutaj ile butów nastawiane. Znowu kolejny masaż. Ale Doroty chyba nie ma. I kolejny masaż. Także jest tego naprawdę sporo. Tutaj po drodze kondominium, czyli duży budynek, taki blok mieszkalny, że tak powiem, z mieszkaniami. Ale naprawdę taki nowoczesny, fajny, duży. Także spoko. Tylko troszkę małe mieszkania w środku, ale ogólnie z zewnątrz wygląda bardzo dobrze. I tutaj ładna fontanna, wszystko takie okafelkowane, wszystko tak ładnie wygląda. No z zewnątrz wygląda tutaj wszystko naprawdę bardzo fajnie. Nowe w ogóle to jest, nowy budynek, więc mieszkania na pewno są nowe. Ale pachnie. Pani tutaj z grilla dymy puszcza na całe osiedle. Chicken. Tutaj biznes coś trochę słabo idzie. Pani na telefonie siedzi, nie ma klientów. Tu obok pan też na telefonie siedzi, nie ma klientów. Oj, coś tutaj poszło nie tak. O, a tu proszę, siedzą sobie przy ulicy, na krzesełkach, przy stoliku i sobie drinki piją. Także tak się tutaj spędza czas, gdzie chce, jak chce. Wszystko wolno. O, a tutaj jeszcze po drugiej stronie też taki checkpoint, dość takie popularne miejsce. Różne rzeczy tutaj też można znaleźć, choć ludzi tak nie za wiele. Byliśmy tutaj kiedyś raz, takie średnie miejsce. I zaraz dojdę do sklepu 7-Eleven, przy którym już jest plaża. I tam gdzieś podobno jest Dorota i Emma. Czyli chociaż tyle dobrze, że udało się coś znaleźć. Jakieś miejsce, w którym warkoczyki robią. Tam też ładnie wyglądające miejsce. Takie, kurcze, taki bar jakiś z krzesełkami takimi wysokimi. Fajne są te dachy takie, kurcze, fajnie to wygląda. Ten ma jeszcze taką przyszerzone te liście. To jeszcze tak ciekawie wygląda, jak prawie, że słoma taka na dachu. A nawet fajnie. 7-Eleven, pełno skuterów, bo tutaj już jesteśmy przy plaży. Tu już się sporo dzieje. A widzę tutaj Emmę. Ja myślałem, że ona jest... Kurczę, w salonie, w którym robi jej warkoczyki, a ona siedzi sobie na rurce. Co ty, Emma? Co tam? Nie znalazłyście nic? Ja myślałem, że wy tutaj jesteście, już sobie warkoczyki robisz, a to tylko po prostu tutaj na mnie czekacie? Nic nie było na tej ulicy? No to musimy jechać gdzieś indziej. Na tą, co mieliśmy jechać, nie? W ogóle tam pojechało się na tą. No bo na tamtą. Zobacz, jak tutaj jest dużo różnych miejsc, w których a mogło... A nigdzie nie ma. No właśnie, a nigdzie nie ma. Widziałaś ten taki 7 koło takiego hotelu? No i co? No to ten hotel wygląda ładnie. No. Znaczy to mieszkanie. Pewnie małe i drogie. Dobra, złaź z tego, idziemy dalej. Patrzcie, jakie mam krótkie włosy. Właśnie. Byłam u fryzjera. Właśnie. Chciałam 10 centymetrów. 10 centymetrów? Najkrótsze włosy w moim życiu. No, Emma oprócz tego, że jak byłam mała, to miałam krótkie włosy.
tutaj jeszcze po tego 7-Eleven stoliki są powyciągane, krzesełka są powyciągane. Można sobie kupić nawet piwko i spokojnie przy plaży napić się piwa. To nie tak jak w Polsce czy w Europie, że jest zakaz picia alkoholu w miejscu publicznym. Tutaj można sobie wziąć piwko, usiąść przed sklepem na stolikach. I tutaj mamy morze, więc w ciągu dnia je widać ładnie, pięknie. Wszystko, słoneczko świeci i można sobie tutaj siedzieć i odpoczywać. No jest całkiem spoko. Dobra, pokażę wam tutaj jeszcze ostatnią rzecz. Restaurację Sands. Ale jeszcze przed restauracją chcę wam pokazać auto. Patrzcie, jaka fura. Co to jest? Nie wiem. Transformers jakiś. Ale wygląda. Ale fura. Bardzo ciekawa. Taki Jeep jakiś. Ale wygląda kosmicznie. I tutaj jest taka restauracja Sands Cafe, ale muszę wam powiedzieć, że jest to jedna z droższych restauracji, jest tutaj bardzo drogo. Jeśli ktoś chce przyjść coś zjeść i wydać dużo kasy, to tutaj jak najbardziej przy plaży do Sands Cafe może wpaść i jakąś sałatkę albo jakieś takie inne różne rzeczy sobie zamówić, czy jakieś mięso, to zdecydowanie wydacie dużo kasiory. A tutaj mamy taki deptak wzdłuż plaży. Emma, to jakby ktoś chciał sobie zrobić warkoczyki, to na Pratam Nak nie polecasz chyba, co? Ale może się znajdzie. No ale na razie tutaj na tej ulicy nie ma całej. U nas na dzielnicy też nie było, co nie? Tak. No to... Ale tam był dobry fryzjer, bardzo polecam na sam fryzjer, bo 200 batów za 10 cm patrzy na nie. To jest dobro. To jest dobrze. To 200 batów, a taniej niż w Polsce jest. Bo dobrze. Tak to bym zapłaciła 50 zł. A tak to jest 20. Tak 22, 3 mniej więcej. No to dobra, to jak ktoś chce warkoczyki, to nie na Pratam Nak. Trzeba szukać chyba gdzieś bliżej centrum albo jumpiem. Albo plaży. No plaży to pewnie tak. To w dzień. Albo na Phuket. O, albo na Phuket. Phuket robiłam sobie w nocy. I jakoś się udało. O, roti. Udało się. Znaleźliśmy na Jomtiem. Są warkoczyki. Emma już jest w środku. Ciekawe, ile teraz to tylko zajmie jeszcze. Ale mam nadzieję, że nie za długo. I w sumie dość tanio, bo tylko 50 batów za jeden warkoczyk. Także całkiem chyba spoko cena. Emi myślała, że będzie drożej. A tutaj obok mamy restauracyjkę kolejną. Jakąś taką bardziej winiarnię. Też ładnie wygląda. Wszystko naprzeciwko plaży i morza, tylko po drugiej stronie ulicy. No tutaj widać taki standard, ok. Deli, pasta, grill and wine. No ta tutaj restauracja wygląda całkiem fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Taka exclusive. Tutaj na Jomtiem ten deptak ciągnie się około, nie wiem, 3-4 km. Myślę, że co najmniej. Fajnie można sobie tutaj pospacerować, pójść na kroki. No, ogólnie jest bardzo przyjemnie. Dużo cienia, dużo palm. Także spoko miejsce. I ogólnie przez cały dzień dużo ludzi. Tutaj w Tajlandii często całe rodziny przyjeżdżają takimi autami właśnie z paką. To akurat nie mówię o tym panu, ale fajnie, bo akurat można jakby sobie to wyobrazić. Otwierają sobie właśnie tą tylną tutaj te drzwiczki i mają tam jakieś jedzenie na pace, jakiś taki koc rozłożony, gdzie wszystko tam mają poukładane i tak dalej, przywiezione z domu. No i sobie siedzą tutaj właśnie na plaży, jakby na tym swoim aucie. No albo właśnie biorą sobie krzesełka, rozkładają na chodniku. No i kurczę, siedzą całymi wieczorami. No akurat teraz tak nie widzę, może gdzieś tam dalej by się więcej takich rzeczy zdarzyło, ale jest tutaj to dość popularne właśnie, że się przyjeżdża swoim autem, takim, który ma pakę. No i imprezuje się na chodniku ze swojego samochodu na plaży. A już jeden jest zrobiony? Taki o? To dopiero są włosy obcięłaś, a ten taki długi? Ja pierdzielę, przecież on już miał go do pasa chyba. Nie, bo tam to nie to. Chciałem tego. Aha. Tak, on zrobiony do tych moich włosów. Aha, będzie tak obcięty? No mam nadzieję. Jak nie, to weźmiemy nożyczki i obetniemy sami.
Jakiej są długości? Jest taki klimat, że zawsze jak się wchodzi do takich miejsc, to trzeba buty ściągać. Co? Zadowolona? Bardzo! Dzisiaj zmiany, takie krótkie włosy, warkoczyki. Jacie, jakie zmiany. Kurde, udało się. W pół do dziewiątej wieczorem. Jacie. Bo to że trzeba, widzisz, było fryzjera szukać, a nie punktu masażu chyba. No ale tam u nas fryzjera nie było. No właśnie. Kurde. Dobrze, że jest. Bo ten tutaj jest otwarty do dziesiątej. Mhm. To żeśmy zdążyli przed samym końcem. Jacie, jakie warkoczyki. Mama sobie takie na Sylwestra zrobić. No. I mama myślała, że będą 100 za jeden, a ja myślałam, że będzie 50 za jeden. I ja dobrze myślałam. 50 batów za jeden, czyli 100 batów za dwa warkoczyki. No. Dobra, wszystko jasne.